Dokładnie 10 lat temu, 11 stycznia 2002 roku w Watykanie, profesor doktor habilitowany Włodzimierz Kluciński, który przewodniczył delegacji Senatu Pracowników i Studentów SGGW, wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z tej właśnie okazji w Auli Kryształowej SGGW odbyła się podniosła i ważna dla środowiska akademickiego uroczystość upamiętniająca tamto wydarzenie. Profesor doktor habilitowany Alojzy Szymański, rektor SGGW, podczas przemówienia otwierającego uroczystość powiedział: wręczając Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dyplom doktora honoris causa SGGW, byliśmy świadomi wyjątkowości chwili. To był dla nas wszystkich wielki zaszczyt i honor, że papież zechciał przyjąć ten tytuł. Podczas pamiętnej audiencji papież wyraził przekonanie, że tytuł doktora honoris causa SGGW przyjmuje nie jako hołd składany jego osobie, ale jako wyraz więzi łączącej naszą uczelnię z chrześcijańską tradycją kulturową, a także jako wyraz pragnienia naszego środowiska naukowego do ciągłego poszukiwania jedności między nauką i wiarą. Jak trafnie odczytał wówczas nasze intencje. Honorowy patronat nad uroczystością upamiętniającą wręczenie świętemu Janowi Pawłowi II dyplomu doktora honoris causa SGGW objął jego eminencja ksiądz Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup, metropolita warszawski. W swym wystąpieniu kardynał Nycz podkreślił, że Ojciec Święty Jan Paweł II z wielką radością przyjmował na audiencji w Watykanie swoich rodaków, a w szczególności zawsze bardzo przeżywał i cenił spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego. Papież doceniał ogromną rolę nauki w rozwoju człowieka. Uczestnicy uroczystości obejrzeli filmową relację z wizyty Senatu Uczelni w Watykanie w styczniu 2002 roku i wysłuchali przemówienia Ojca Świętego skierowanego do gości Jana Pawła II. W trakcie uroczystości ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Pawlina, rektor sekcji Świętego Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wygłosił bardzo interesujący wykład pod tytułem Jan Paweł II, pedagog i wizjoner, przyszłość JP2. Ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Pawlina opisał w swoim wystąpieniu pokolenie JP2, zaprezentował, na czym polegał klucz, za pomocą którego Jan Paweł II trafiał ze swoimi naukami do młodzieży, oraz przybliżył słuchaczom poglądy i badania mówiące o wpływie nauk papieża na kolejne pokolenia Polaków. Wykład pod tytułem Jan Paweł II, człowiek uniwersytetu zaprezentował profesor doktor habilitowany Franciszek Ziejka, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005. W swoim wystąpieniu profesor Ziejka precyzyjnie opisał bardzo liczne kontakty Jana Pawła II ze światem nauki oraz czym dla Ojca Świętego są współczesne uniwersytety i jakie mają znaczenie dla kształtowania świadomości młodzieży i samych pracowników nauki. W uroczystości upamiętniającej wręczenie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dyplomu doktora honoris causa SGGW uczestniczyli także jego eminencja ksiądz Józef kardynał Glemp, prymas senior Polski, doktor honoris causa naszej uczelni, jego eminencja arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, Witold Kołodziejski, zastępca burmistrza dzielnicy Warszawa Ursynów, księża ursynowskich parafii oraz rektorzy warszawskich uczelni. W uroczystości licznie wzięła udział społeczność akademicka SGGW, w tym władze uczelni, członkowie Senatu Uczelni, studenci i pracownicy administracji centralnej i poszczególnych wydziałów. Na zakończenie uroczystości profesor doktor habilitowany Alojzy Szymański zaprosił wszystkich na uroczystą mszę świętą celebrowaną z okazji 10-lecia wręczenia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dyplomu doktora honoris causa SGGW. Mszę świętą w kancelebrze z kapłanami odprawi i okolicznościowe kazanie wygłosi jego eminencja ksiądz Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Świętej wniesione zostaną czcigodne relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Msza święta będzie celebrowana w dniu 15 stycznia 2012 roku o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy Alei Ken 101.